Halo, halo, dobry wieczór, tu Sebuś, tu szczęśliwa Zdrabka i szczęśliwy pieniążek. Dzisiaj wam pokażę moc tej 50-pensówki wydanej na cześć bitwy pod Hastings, jednej z największych bitew w dziejach, najbardziej znanej bitew w dziejach. Zresztą to oczywiście bitwy pod Grunwaldem w Polsce. Ta bitwa miała miejsce w 1066 roku w Anglii. Uznawana jest za wiekopomne wydarzenie, chociaż de facto co w tym dziwnego. Chodziło tutaj o najazd Normanów de facto na Normanów i Anglosasów, a konkretnie wielki sukces Wilhelma, zwanego zdobywcą. Dobra, mniejsza o tą monetę, to jest szczęśliwa moneta na dzisiaj. I szczęśliwa zdrabka. Szybkie 200, tak się nazywa. Nie miałem jeszcze tej zdrabki. Co tu trzeba zrobić? Otóż trzeba zdrapać ten prostokąt. Tu będą dwa symbole. Jak któryś z tych dwóch symboli znajdzie się tutaj, po zdrapaniu tego, to się wygrywa przypisaną do niej kwotę. Albo można też zdrapać 20, 20. To wtedy wygrywa się 20 funtów. No to jedziemy z tym koksem. Wczoraj były walentynki, więc prezenty były. Dzisiaj po walentynkach prezenty były dla mojej ukochanej żony. Teraz po walentynkach będzie prezent dla mnie. No to sru. Raz kozie śmierć. I drapiemy symbole. Szczęśliwą 50-centówką. I co to za symbole są? Symbole owe to łódka i sejf. Tak, otwarty sejf. No to jedziemy. Trafiamy teraz tutaj i szukamy tych symboli, ewentualnie liczby 20. Proszę bardzo, mamy tutaj symbol łódki, którą szukaliśmy stąd. Czyli wygraliśmy dokładnie 5 funtów. Czyli tyle, ile wydałem wczoraj na kratki dla żony. Czyli zwróciło się. A, przepraszam, mamy jeszcze sejf, czyli drugie 5 funtów. Czyli dwa razy za kwiatki, czyli dzisiaj, jutro mogę też jej zrobić walentyki i kupić jej kwiatki. Moja żona uwielbia kwiatki, a ja uwielbiam robić prezenty, czyli razem wygraliśmy 10 funtów. Mamy tutaj szukany sejf. Proszę bardzo. Tu jest na dole sejf. O. Tu na górze jest sejf. O, przepraszam. Ten, którego szukamy stąd. I łódka, ta, którą szukamy stąd. I pod każdą jest 5 funtów. I tu 5 funtów, czyli razem 10 funtów. Halleluja! Jak to mówią. Chociaż miały być szybkie 200, tak pisze. 200 nie było, jest 10, dycha 10 funtów, ale na dobry wieczór to dobrze. Życzę wam po walentynkach także samych sukcesów i odrobinę radości. I chciałem powiedzieć, ja rozumiem, że niektórzy mówią, że nie lubią walentynek, etc., etc. Każdy ma prawo do swoich filmów. To prawda, ale na Boga. Pozwólcie ludziom mieć odrobinę radości. Nie narzekajcie. Bo kto w życiu narzeka, ten ma jak ma. A kto nie narzeka, ten ma 10 funtów. Albo więcej. Dobry wieczór i zarazem dobrej nocy. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa. Sebuś.